Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam Państwa w cyklicznym programie Gość Dnia w telewizji Wałbrzych. Dzisiaj naszym gościem jest pan Marek Mielniczuk, prezes Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. A okazją do naszego spotkania jest Święto Wody, które przypada 21 marca. Zostało ustanowione 20 lat temu na szczycie ONZ-u w Rio de Janeiro. Czy pana zdaniem dopiero współcześni przekonali się, że woda jest niezwykle ważna dla ziemi, dla ludzi i że po prostu trzeba ją szanować i dobrze jest ustanowić jej święto? Duża grupa społeczeństwa, mieszkańców zdaje sobie z tego sprawę, natomiast jeszcze mnóstwo pracy przed nami. ONZ w 1992 roku ustanowił to święto, ono jest cyklicznie co roku obchodzone. My jako wodociągi, wychodząc naprzeciw tym wszystkim obchodom, mamy swój dzień wpisujący się w tą tradycję ochrony wody. Staramy się propagować właśnie racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi, bo jej jest niestety coraz mniej dostępnej, tej wody dla mieszkańców, dla ludzi. Z tego co pamiętam, i to jest uważam bardzo pozytywne, młodzież szkolna czynnie uczestniczy w tym dniu i tak się właśnie propaguje to, że woda jest ważna. Przede wszystkim nasza strategia tutaj Wodociągów Wałbrzyskich zmierza do tego, aby przez młodzież, uczniów, dzieci docierać do starszego pokolenia i tym samym przekazywać tą wiedzę, uświadamiać, jak cennym darem dla nas jest ta woda, jak trudno jest ją pozyskiwać, uzdatniać i dostarczać. A jak się trafia do młodzieży? W jaki sposób uczy się młodych ludzi, że to jest bardzo ważne dla nas wszystkich, żeby ta woda była, żeby była czysta? W jaki sposób dzieci realizowały ten program? Przede wszystkim, tak jak w latach ubiegłych i w tym roku, staramy się poprzez różne konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży promować tą ideę. W ubiegłym roku jedna ze szkół uzyskała tytuł ambasadora wody w Wałbrzychu. Cenne nagrody przewidzieliśmy dla placówek oświatowych, ale i także indywidualnych uczestników. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w takich konkursach. Wykazują naprawdę bardzo dużo inwencji w pracach, które przygotowują w tych konkursach. No i uważamy, że tym sposobem mobilizujemy do współpracy z nami, a z drugiej strony ta wiedza jest przekazywana i ta wiedza z roku na rok jest coraz większa u najmłodszych mieszkańców. A najmłodsi mieszkańcy to też rodzice, to dziadkowie. Czy pana zdaniem Wałbrzyszanie szanują wodę? Znaczy nie odbiegamy od jakiejś, powiedzmy, ustalonej średniej. Natomiast generalnie można powiedzieć, że ta woda jest szanowana. Jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki 20 lat wstecz, 15, nasza produkcja wody i zużycie przez mieszkańców była na dużo wyższym poziomie. Dzisiaj mamy ten poziom na poziomie, to jest 90 litrów na mieszkańca na dobę, gdzie jeszcze 15 lat temu przekraczała ponad 120 litrów. Czyli wylewała się bez potrzeby. No nie była. Ta świadomość, jakim to jest dobrem, no nie była powszechna. Oczywiście koszty produkcji też były inne. To też wpływało na to, że mało kto się zastanawiał, jak gospodarować tą wodą. Dzisiaj to się zmienia. Oczywiście jest już pewien poziom ustabilizowany. Natomiast cały czas trzeba uświadamiać, bo to, że dzisiaj mamy wodę, nie znaczy, że jutro ona będzie dostępna. Właśnie z różnych statystyk wynika, że ponad miliard ludzi na Ziemi nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Czy można uznać, że Polacy, Wałbrzyszanie są szczęściarzami, jeśli chodzi o dostęp do wody? I tak, i nie. Z jednej strony mamy to szczęście, że dzisiaj mamy tą wodę, natomiast i przez te właśnie nasze działania edukacyjne chcemy dotrzeć z tą świadomością do najszerszej liczby mieszkańców. Chodzi mi o to, że zasoby wodne
nie tylko Wałbrzycha, ale całego kraju, Polski, są jedne z najniższych w Europie. Portugalia jest krajem, który ma mniejsze zasoby wodne niż Polska, a tak poza tym wszyscy mogą szczycić się większymi. I my a musimy to jest o to jakieś dbać. Zagrożenie? Jest oczywiście, że jest zagrożenie. Pewnie nie odczujemy my, nie odczuje to nasze pokolenie, ani to następne, ale już kolejne może odczuwać za kilkadziesiąt lat niedobór wody, jeżeli nic się w tym względzie nie zmieni, nie będzie poszanowania do tego dobra. A proszę mi powiedzieć, ta zima, która była teraz taka łaskawa generalnie dla ludzi, ale taka sucha, nie było opadów, nie było śniegu, czy ona miała wpływ na zasoby wody w Wałbrzychu? Nie, to nie jest tak, że jeden okres zimowy czy bardziej upalne lato powoduje, że są niedobory, jeżeli chodzi o zasoby. To nie dzieje się z dnia na dzień, z roku na rok. Natomiast zima miała wpływ na naszą działalność, to na pewno. Taki przebieg łagodny. Dzięki pozytywny temu, wpływ, mniej roboty, mniej pękających rur. Pozytywnych awarii znacznie mniej pracy mają instalatorzy, monterzy, którzy pogotowie wodociągowe. Jak porównamy to z zimą sprzed 2 lat, gdzie w lutym mieliśmy przez 3 tygodnie minus 20 stopni Celsjusza i mieliśmy w ciągu roku ponad 600 awarii. No tak, to powodowało, było co robić. To powodowało koszty i przełożenie się na całą naszą działalność. Poza tym inwestycje. W tym roku mogliśmy praktycznie bez większych przerw realizować inwestycje związane z modernizacją sieci. Jak wygląda w tej chwili sytuacja, jeśli chodzi o sieć wodociągową i kanalizacyjną w Wałbrzychu? Czy można powiedzieć, że miasto jest w 100% zwodociągowane i skanalizowane? Nie jest w 100% zwodociągowane i skanalizowane, ale ten poziom już grubo przekracza 90%. Pozostają nam obszary do zwodociągowania, to mam na myśli w samym Wałbrzychu Poniatów. Tam ulica Sadowa w tym roku idzie do realizacji. Natomiast jeżeli chodzi o kanalizację, nigdy nie będzie stanu 100% skanalizowania. Natomiast to nie wyklucza innych rozwiązań indywidualnych. Mam tu na myśli przydomowe oczyszczanie ścieków. Tam, gdzie ekonomicznie nie jest uzasadnione prowadzenie takich inwestycji. Jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o przyłączanie się do niedawno ułożonych linii kanalizacyjnych? Była akcja upowszechniająca tę sytuację, te nowe inwestycje. Czy Wałbrzyszanie przyłączają się do kanalizacji? Były spore ulgi. Czy korzystają z tego? Coraz chętniej. Ulgi, które wprowadziło miasto, prezydent, dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych. Myślę, że sam fakt, że ta kwota była zwiększana w budżecie gminy, świadczy o tym, że mieszkańcy korzystają. My w chwili obecnej sami wykonujemy przyłącza na zlecenia osób prywatnych, instytucji zewnętrznych. Także mamy obraz, że coraz chętniej, coraz częściej ludzie zwracają na to uwagę, że to jest po prostu wygodniejsze i tańsze niż jakiekolwiek inne rozwiązanie. Wiem, że jest jeszcze jeden problem, który czasem doskwiera mieszkańcom, mianowicie zabarwiona rdzą woda, która, jak tłumaczą pracownicy wodociągów, wynika z tego, że są stare, kilkudziesięcioletnie, czy nawet może starsze instalacje wodne. Czy tutaj można liczyć na jakieś prace, które doprowadzą do wymiany sieci? Czy takie prace są prowadzone? One są prowadzone na bieżąco, cały czas. Natomiast wymiana, to wcale nie potrzeba kilkudziesięcioletniej sieci, aby taki efekt uzyskiwać właśnie tej rdzawej wody. Pamiętajmy, w przewodzie, kiedy mamy ustabilizowany przepływ, osadzają się różne osady, związki żelaza. One mają zabarwienie właśnie takie rdzawe i w momencie, kiedy następuje awaria i jest wstrzymana dostawa wody, przepływ wody, a następnie zostanie uruchomiony wodociąg i następuje uderzenie ciśnienia, zrywa te wszystkie osady, które normalnie zalegają w rurach, ale nie są dostarczone. Nie wydostają się na zewnątrz.
Ten problem dotyczy wszystkich wodociągów i to jest nie do uniknięcia. Natomiast oczywiście ma to wpływ, w jakiej skali my mamy, w jakim stanie sieć wodociągową. Przez lata inwestycje były prowadzone w sieć kanalizacji sanitarnej. Wodociągi były naprawiane, usuwane awarie, natomiast nie było jakiejś kompleksowej modernizacji. W tym roku także mamy przewidziane już prace modernizacyjne. To nie tylko dla utrzymania sieci w stanie umożliwiającym dostarczenie wody, ale wymieniamy całe odcinki wodociągów. Przy okazji remontów dróg, czy to się dzieje w tych sytuacjach? W większości miejsc staramy się to powiązać z remontem dróg. Nawet jeżeli jeszcze nie zostało rozpoczęte takie prace, to mamy informację, że będą planowane w tym roku czy w kolejnym. Tam zamierzamy wymieniać wodociąg. Mam tu na myśli, żeby nie mówić ogólnikami, ulica Sienkiewicza w Głuszycy zostanie wymieniony w tym roku wodociąg, ulica Mickiewicza w Szawnie będzie wymieniony wodociąg. Tam są planowane w najbliższej przyszłości prace związane z nawierzchnią. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby później w nowej nawierzchni ingerować. Prace, które są realizowane na Armii Krajowej w Wałbrzychu, nieprzerwanie, często w nocy, uciążliwe dla mieszkańców. Stoimy trochę przed dylematem, czy realizować je w porach nocnych i przeszkadzać mieszkańcom. Z powodu hałasu, tak miało miejsce przy pracach w styczniu, w tych największych mrozach, gdzie część prac wykonywaliśmy. Drugim wyborem jest zablokowanie miasta w ciągu dnia. Ruch wahadłowy na tej jednej nitce komunikacyjnej, głównej nitce, powodowałby paraliż. Trudny wybór, rzeczywiście. Trudny, dlatego, ale te prace modernizacyjne cały czas trwają i nie zapominajmy, że to są potężne pieniądze, środki finansowe, które musimy inwestować w taką wymianę. A jeśli chodzi o taką codzienną obsługę mieszkańców, czy są jakieś nowiny, jakieś nowe formy obsługi wprowadzane dla mieszkańców w tej chwili, związane chociażby z komputeryzacją, z siecią internetową? Czy korzystacie z tego? Z początkiem roku wprowadziliśmy usługę e-faktura. Pod takim hasłem promujemy tą usługę. Jest to zamiana tradycyjnej formy papierowej na formę elektroniczną z możliwością dokonania płatności, zarchiwizowania. Jest to wygodne i dla nas, jak i odbiorców. Można zawsze wrócić do historii, można zawsze, ten dokument nie zaginie, on jest zapisany na dysku. Można dokonać bezpośrednio płatności. Oczywiście to jest nowa usługa. Wiąże się, mamy kilka jeszcze niedogodności, to jest związane z okresem takim niemowlęcym tego systemu, który wprowadzamy, ale go z tygodnia na tydzień usprawniamy i myślę, że w najbliższych miesiącach on już będzie w pełni sprawnie funkcjonował, bo to, że jest skuteczny, to już dzisiaj tak działa. Natomiast chcemy poprawiać tą obsługę, żeby on był bardziej przejrzysty, żeby był, nie sprawiał problemu, zwłaszcza osobom starszym, w korzystaniu z takiej formy. A już w tej chwili można z niego korzystać, czy jeszcze trzeba troszkę poczekać? Od początku roku można z niego korzystać. W tej chwili kilkaset osób już korzysta z tej formy, nie osób, tylko odbiorców, bo to dla nas odbiorcą jest na przykład wspólnota, czy mieszkaniowa, czy budynek wielorodzinny, czy zakład przemysłowy. Także kilkaset podmiotów już korzysta z tej formy rozliczeń. A czy zdarzają się sytuacje, że trzeba jakimś odbiorcom odciąć wodę z powodu zadłużenia, niepłacenia? Tak, zdarzają się takie przypadki. Jak to przebiega, jaka to jest procedura przy tym? Co możemy powiedzieć mieszkańcom, żeby uważali? Przede wszystkim musi nastąpić pewien okres braku wpłat za świadczone usługi. Po tym, to nie jest tak, że to się dzieje tak z dnia na dzień. Jesteśmy w tej specyficznej sytuacji, że dostarczamy wodę i pewne regulacje prawne nas dotyczą i unormowania, jak przebiega taki proces. To jest specyficzny towar. Tak, to nie jest tak jak w zakładzie energetycznym czy w gazownictwie. U nas troszeczkę inaczej to wygląda. Wysyłamy zawiadomienia o planowanym odcięciu wody. Ten czas to jest minimum 3 tygodnie przed planowaną datą. Dopiero później nasze służby techniczne dokonują takich odcięć, ale muszę powiedzieć tak, zdarzają się odcięcia. I co wtedy? Wtedy. Skąd wodę można brać? Wtedy są, zgodnie z ustawą, wskazane miejsca poboru na terenie miasta Wałbrzycha.
To jest zadanie własne gminy. Z jakiegoś hydroforu, z ulicy? Tak, z Droju i tak jest pobierana i woda wtedy są wskazywane. Oczywiście, no to jest, nikt nie, zupełnie nie pozbawi mieszkańców wody, natomiast już wtedy nie jest dostarczana przez wodociągi jako ta woda bieżąca i ten komfort, że jest w mieszkaniu. Ale mam nadzieję, że takich sytuacji będzie mało. Ja jeszcze chciałam zapytać o Wałbrzyski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, a właściwie Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jako zakład pracy. Czy jest u Was praca, czy mogą się zgłaszać osoby, które chciałyby się zatrudnić, czy w jaki sposób przygotowujecie ludzi do pracy? Znaczy, uruchomiliśmy w tej chwili program kształcenia, jesteśmy na etapie tworzenia. Ruszy on z nowym rokiem szkolnym od 1 września. Udało się stworzyć taki program przy udziale prezydenta jako organu prowadzącego, jak i dyrekcji szkoły, bo mam tu na myśli szkołę, zespół szkół techniczno-budowlanych. Tam zostanie utworzony od września kierunek o profilu monter sieci wodno-kanalizacyjnej. Objęliśmy patronatem ten kierunek i obejmiemy, będziemy wspierać tą klasę utworzoną. Jest to pilotażowe rozwiązanie, dlatego na dzisiaj to będzie klasa, oddział 15-osobowy. Mogą liczyć na pracę po ukończeniu? Gwarantujemy pracę dla najlepszych, także dzisiaj mogę powiedzieć, że to nie będzie dotyczyło całej grupy, całej klasy, ale na poziomie 30% takiej klasy, czyli 5 uczniów z najlepszymi wynikami w szkole, ale i także w praktyce, bo praktyki będą odbywały się u nas, w naszym przedsiębiorstwie, będą mieć gwarancję zatrudnienia w naszym przedsiębiorstwie. I wody nam na wiosnę nie zabraknie. Nie ma takiej możliwości. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Marek Mielniczuk, prezes Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.